Czy wiecie, że w 2013 roku po raz pierwszy od 35 lat na półkuli zachodniej odkryto nowy gatunek drapieżnika? Olinguito, bo tak ochrzczono tego sympatycznego zwierzaka, przypomina skrzyżowanie kota domowego z pluszowym niedźwiadkiem. I jak tu go nie lubić? Bassarisium neblina, bo tak fachowo się nazywa, jest najsłabiej poznanym przez badaczy członkiem rodziny szopowatych. Waży około kilograma, ma wielkie oczy oraz wełniste, rudobrunatne futro. Żyje w lesie mglistym na terenie Kolumbii i Ekwadoru. Swoją nazwę zapożyczył właśnie od hiszpańskiego określenia mgły. Pytacie, jak to możliwe, że przez tyle lat udało mu się unikać ludzkiego wzroku? Stało się tak, ponieważ jego ulubione miejsce to drzewa, a najbardziej aktywny bywa w nocy. Ciekawe, czym nas jeszcze zaskoczy ten niewątpliwie sympatyczny okaz.